I słuchajcie, kochani, wczujcie się w rolę. Każdy pokazuje swoje role. W odpowiednim momencie dane osoby będą wchodzić do akcji i będą robiły to, co będę czytał. A więc zaczynajmy. Nie ma co przedłużać, bo słyszałem, że tu zapłaci do 21. Dobra. Czerwony kapturek. Brawo. To był tylko tytuł. Dzień był wyjątkowo piękny. Trzeba delikatnie szumiały. Pszczółki psyczały. Strumyczek szemrał. Szmer, szmer. A czy mamy słońce? Gdzie słońce? Nie ma słońca. Ale słońce dotykało swoimi promyczkami wszystkiego, co żyje. Mama czerwonego kapturka. Jak zwykle rano założyła córeczce kapturek. Zapraszam czerwonego kapturka. Dała jej do ręki koszyczek i z czułością wyściskała. Z czułością wyściskała, tak jest. Czerwony kapturek machając mamie ręką. Powoli zaczął się oddalać w kierunku drzew. W kierunku drzew. Zszedł cały czas podskakując. Czyli wracamy i podskakujesz, takie. Przeskoczy strumyczek. A to za chwilę. No, szedł cały czas podskakując. Szedł cały czas podskakując i machając rączkami. Szedł cały czas podskakując, machając rączkami i nucąc radosną piosenkę. Ale... Nagle! Mama czerwonego kapturka zawołała córkę do domu. Do domu! Może niech to będzie bardziej pantomimicznie. Gwizdnęła tak głośno, że aż wzburzyła się woda w strumyku. No tak. Nie można przecież wysyłać córki do lasu bez słodkiego całusa. Czerwony kapturek, gdy tylko mama zamknęła drzwi. Drzwi zamknie. Ponownie skierował się w stronę drzew. Czerwony kapturek w stronę drzew. Poszedł na strumyk. Przeskoczył strumyczek. Nie wiem, co ty mi dajesz za tabletki, ale... Przeskoczył strumyczek i wszedł do lasu. Chwila, bo się zgubiłem. Nagle zza drzew wyłonił się wilk. Zza drzew, kolego. Wyglądał paskudnie. Miał wielkie ślepia, wielgachne uszy i mały ogonek. Czerwony kapturek poczuł trwogę. Niech cię poczuje. No jak tak przez wodę? Ale gdy tylko usłyszał, jak wilk mówi z czułością. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Nie bój się, nic ci nie zrobię. No trwoga odeszła. Stoisz w wodzie czułości. To jest czuły. Strumyk nie gadał, bo jak? Czerwony kapturek zawzięcie gestykulując. Ale ten gimnazjum też się ubili, że nic mi nie zrobią. I nie zważając na szelest drzew, opowiedział wilkowi, dokąd zmierza. Wilk tylko zmrużył ślepia, wszak raziło go słońce i uśmiechnął się przebiegle. By tylko zniknął za drzewami, czerwony kapturek przejrzał się w strumyku. No to ci chłopiec współczuje. Poprawił nakrycie głowy i rozpoczął zbieranie kwiatków, które rosły między drzewami. Nie przeszkadzały mu nawet latające dookoła pszczoły. Tak jest. Które odganiał na przemian prawą i lewą ręką. Gdy tylko czerwony kapturek zebrał piękny bukiet, natychmiast wyruszył do domku babci. Gdzieś tam, o właśnie. Szedł cały czas podskakując, niestety. Podskakując i machając rączkami.
ale tym razem nie rzucił żadnej piosenki. Po chwili stał już pod drzwiami. Pod drzwiami, w które solidnie zamomotał. Gdy tylko się otworzyły, do środka wpadło słońce. Dzień dobry babciu, powiedział Kapturek z czułością. Z czułością Kapturek. Dzień dobry babciu. Dzień dobry Kapturku, odpowiedział ze środka wilk. W sumie wilk też podobno właśnie. Udający babcie, nie wiem jak to zrobicie. Czerwony Kapturek znów poczuł trwogę. Dlaczego babciu masz takie wielkie oczy? Poczuj to. Babciu, narkotyki. Zapytał Kapturek, drapiąc się bezmyślnie po głowie. Żeby cię lepiej widzieć, powiedział wilk głosem, od którego pochyliły się gałęzie drzew. Których, no właśnie, gałęzie powinny być, nie? Ale dobra. A dlaczego babciu masz takie wielgachne uszy? Zapytał, nie dając za wygraną Kapturek. Pytając tak słodkim głosem, że już po chwili znów nadleciały pszczoły. Babciu, sam znowu dziadek ci bije? Żeby cię lepiej słyszeć, odpowiedział zachrypniętym głosem. Tak jest. O mały ogonek czerwony Kapturek nie zdążył już zapytać, gdyż nagle wilk wyskoczył z łóżka i łakomie się oblizując skrupał biedną dziewczynkę, zaczynając od lewej dłoni, a skończywszy na prawej stopie. Na szczęście w pobliżu był gajowy. Gdy tylko usłyszał, jak babcia i czerwony Kapturek krzyczą z trwogą, ruszył na ratunek. Nie był to jednak zwykły gajowy. To był tylko gajowy ciap. Nim dotarł do domku, wpadł do strumyka. Zgłosił się strumyk. Uderzył się głową o wystającą gałąź drzewa. I urządliła go pszczoła. Biedak nie zauważył nawet, że drzwi do domku są zamknięte. Więc solidnie się potknął. Ciekawy jestem, kto bardziej się potknął, czy drzwi, czy gajowy. Na szczęście doskonale strzelał. Gdy tylko zobaczył wilka leżącego w łóżku, wycelował i strzelił mu prosto w wielkie, włochate brzuszysko. Tak, nikt nie strzelał z procy. Lepiej od naszego gajowego. Już po chwili czerwony Kapturek i babcia były wolne i rzuciły się z czułością na szyję swojemu wybawcy, a wilk z wielką trwogą. A wilk z wielką trwogą uciekli do lasu i już nikt nigdy o nim nie słyszał. Koniec, dziękujemy serdecznie. Brawo. Kłaniamy się. Dziękujemy serdecznie. Brawo dla naszych kochanych publiczności. Jak najbardziej. Zapraszamy. Można już przejść. Zobaczcie. To zrozumiałe.